nowy klub, nowe otwarcie, nowy trochę pomysł na prowadzenie klubu, trochę też starych, sprawdzonych pomysłów. Klub jest świeży, klub jest nowy, klub doskonale wygląda, mamy doskonałe nagłośnienie, mamy profesjonalną obsługę barmańską. Na pewno myślimy o kliencie powyżej 26-7 roku życia i pod niego będziemy swoją muzykę formatować i wystrój klubu i generalnie ofertę. Kluby w Trójmieście tak naprawdę myślę, że trzymają bardzo wysoko poziom. W każdym klubie, w którym tu byłam, faktycznie było fajnie, a tu jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło i tak światowo. Ja bardzo lubię tańczyć w ogóle, więc jak mam takie klubowe koncerty, to po prostu bardzo często zamykam oczy i po prostu się bawię. I też mam takie wrażenie, że to jest troszeczkę inna sytuacja. Ludzie to przychodzą faktycznie się pobawić i nikogo nie obchodzi, czy ja do nich mówię hej ho, co tam u was. Więc to jest troszeczkę taki inny klimat bycia na scenie. Ale zdecydowanie jeden z moich ulubionych chyba. Generalnie nie zmieniło się za wiele. Wszyscy to widzimy, którzy tutaj bywamy. Lokal się zmienił na lepsze, tak mi się wydaje, tak? Znaczy, na pewno widać różnicę w klienteli, tak? Ludzie są bardziej ciekawi, towarzystwo troszeczkę starsze. Mam nadzieję, że to tak zostanie. Fajna muzyka. Alkohol, ładne panie, także wszystko jest na miejscu. Mam nadzieję, że to miejsce tak zostanie i co weekend będziemy mogli to powtarzać. Brakowało takiego miejsca, gdzie ludzie w moim wieku mają szansę się pobawić w nowoczesnych klimatach. Nowa siła na mapie klubowego Sopotu. Jak wrażenia pierwsze? Super fajne, luzackie towarzystwo na poziomie. Mam nadzieję, że nie skończy się na takim spotkaniu jak dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie trwać wiecznie. Jak była wersalka, to było zdecydowanie mniej ludzi. Może dlatego, że jest otwarcie, dzisiaj jest tak wiele osób, ale klimat jest zupełnie inny. Na wysokim poziomie ekstra wystrzałowo.